Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Empire Total War. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie. Ostatnio zniszczyłem plemiona równin. Ostatnie państwo poza Hiszpanią, jakie jeszcze zostało. No i słuchajcie, zostało nam właściwie tylko rozwalić Hiszpanię. Ostatnio rozpoczęliśmy wojnę. Stoczyliśmy już jedną bitwę z Hiszpanami o Dominikanę. No i teraz, słuchajcie, trzeba zająć Martynikę, a więc Wyspy Zawietrzne. Oni tutaj mają dosyć spore siły, nie ukrywajmy. Mają kirasjerów oraz sporo piechoty. Może to być dosyć ciekawa bitwa. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, słuchajcie, ruszajmy do szturmu, a my widzimy się już za chwileczkę w bitwie, a więc do zobaczyska. Okej, moi drodzy, nasze wojska są już rozstawione i gotowe do rozpoczęcia bitwy, a więc ruszajmy! Dobrze, słuchajcie, Hiszpanie rozstawili się tutaj, oczywiście dostali posiłki. No i zobaczymy, niech ruszają do natarcia nasi hiszpańscy koledzy. Nasze haubice już czekają na nich, aby ich tutaj gromko przywitać. Tutaj, słuchajcie, kolejne oddziały hiszpańskie się zbliżają. Hiszpańscy grenadierzy. No, zobaczymy. Zobaczymy, co zrobi nasz przeciwnik. Słuchajcie, my na razie stoimy. Czekamy, aż przeciwnik będzie podchodził. No i tutaj też mają haubice, dlatego też nie mam zamiaru na razie tutaj podchodzić. Poczekajmy, aż Hiszpanie zaatakują. No, ta kawaleria chyba za chwilkę się przekona o sile naszych haubic. To jest generał, słuchajcie. Ta jest, rozpoczęto strzał. Piękne trafienie, słuchajcie. Jedno chyba z najładniejszych trafień, jakie do tej pory widziałem w tej grze. Ale niestety skubaniec to przeżył. Jeśli chodzi o osobę generała. 15 ich tutaj zostało. Piechota. Artyleria, wstrzymać ostrzał. Dobrze. O, zróbcie im tam krzywdę. Głównie temu generałowi. Chyba już po nim. Chociaż... Nie no, powinien odejść na... Powinien już odejść z tego świata, typek. Dobra, tutaj Hiszpanie przygotowują linię, która miałaby mnie powstrzymać. Podciągają także swoje karabiny Pakla. Kurde, co za gościu. Przeżył ostrzał naszej artylerii. Co oni tu mają? Kirasjerów. Dobra. Zobaczymy. No, jakie macie plany? Nie, ja nie podchodzę. Ja nie chcę wejść w zasięg waszych haubic. Ja doskonale wiem, co taka haubica potrafi zrobić z oddziałem piechoty. Poczekajmy, aż wy ruszycie. No, spokojnie. Spokojnie, moi drodzy. W końcu podejdą. W końcu podejdą, a wtedy dostaną pod dupie. Coraz kolejne oddziały hiszpańskie wchodzą na pole bitwy. No dobra, rozgromimy was. Bez większych problemów. Tak myślę. Ale nie mam zamiaru się pchać pod ich lufy. Wolę poczekać, żeby to oni pchali się pod moje lufy. Dobra. Ci tu podchodzą. Rozstawiają się. I? Co? Co dalej? Nic? Czekacie? No nic, dobra.
Słuchajcie, czas ruszyć na nich. Pauza. Dobra, rozstawmy się tutaj. Podchodzić spokojnie, na razie. Spokojnie, z nóżki na nóżkę. Zapakować was. Przeniesiemy też nasze haubice. Rozstawmy je gdzieś tutaj. Myślę, że to nie będzie zły pomysł. O, jeszcze. Tu. Pędzić. W sumie to możecie nawet tutaj podejść. Dobra. Nasze doborowe oddziały podchodzą. Dobra, przyspieszmy to. Za chwilę tej cholernej haubice powinna rozpocząć ostrzał. Tak, właśnie o tym mówiłem. Okej. Hola, hola, basta. Tutaj oddział kirasjerów rusza na nas. Dobra. Zróbmy to tak. Rozciągnąć się na razie, słuchajcie, tu. Biegiem. Dobra, oni się troszeczkę cofnęli. Uwaga, kolejne pociski. Troszkę strat nam zadają tym cholernym wapnem. No ale dobra. Obie armie się zbliżyły do siebie. Czekamy na nasze haubice, które lada moment powinny zostać podciągnięte. No i rozpoczniemy ostrzał w pozycji wroga. No, szybko, 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 szybko rozstawiać je. Kolejna salwa. Balon burzącymi? Bez sensu. Znaczy, w sensie zwykłymi kulami. Bez żadnej zawartości. Tutaj czworoboki, w razie czego. Ja tej kawalerii tutaj nie ufam. A jak myślałem, ruszają na nas. Tutaj są ci grenadierzy, którzy nie potrafią nawet czworoboku zrobić. Myślę, że nie lubię tej formacji. Mocno się dostali pod ostrzał. Nieźle, nieźle, nieźle. Tutaj też czworobok, panowie. Was rozpakować. Wy też czworobok. A jest. Przeciwnik. No już im rurka zmiękła, patrzcie. No jeszcze teraz zostali się pod ostrzał naszej piechoty. Co? Jesteście pod ostrzałem? Dobra. Wy powrócić do linii. Wy tu, słuchajcie, przeładowywać, rozpocząć ostrzał. Łupać w nich. Ile wlezie. No,
No walą trochę. Dobra. Myślę sobie tak, piechota. No poczekajmy, oni chyba tutaj troszeczkę planują podejść do nas. Tu piękne trafienie w szyk oddziałów hiszpańskich. Wy, łupać to. Łupać w tą artylerię wroga. Ciszyć te działa. Nasza piota. Dobra, czekajmy. Przyjmią się tu. Skubańce, dobra. Będzie pauza. Podejdźmy troszkę. Trochę podejdźmy. Tutaj. Biegiem, panowie. No, się cofią. Gnojki. Haubice są przeładowywane. Jak wygląda zasięg wasz? No spokojnie, mamy całą ich armię w zasięgu. Dobrze, dobre trafienie, słuchajcie. Jeden pocisk wystarczył. Już im morale bardzo mocno spadło. Już są w szoku. No co prawda, jeszcze się jeszcze nas ostrzeliwują. Ale nie doczekanie ich. Podejdź tu. Biegiem, panowie. Nie bacie tej kawalerii. Damy sobie i z nimi radę. Dobra, Hiszpanie ruszyli do natarcia. Tak jest, ognia! Wy, moi drodzy, postawić się tu. Biegiem! Tak jest, już niektórym oddziałom hiszpańskim odechciało się walki. A to dopiero początek starcia. O, to doszło do walki wręcz. Z oddziałami hiszpańskimi. To ci kirasjerzy tutaj już mają dosyć. O ja. Łupać w te karabiny. Tutaj na prawej flance ładnie idzie nam. Tu piękne trafienie w szyk oddziałów hiszpańskich. Są w odwrocie, są w odwrocie, moi drodzy. Bez wątpienia. Nic się nie oprze polskiej armii. A tu na odcinku centralnym jeszcze jakieś walki trwają. Zażarte. Zostawić się tu. Tych tu przywalić im. Mocniej. Ci tu jeszcze coś chcą, ale nie mają z nami szans. Z czym do ludzi? Ci tu mocno wyrwali. Dobra, wstrzymać ostrzał. Na razie. O, o, pięknie. Rurka zmiękła. Rurka zmiękła, moi drodzy. Naszym hiszpańskim przyjaciołom.
Jest ostrzeliwać ich tutaj grubo. Teraz tak, te nasze oddziały. Podchodzić tu. Naprzód. Biegiem, panowie. Poprawmy to jeszcze. Poprawmy to. Dobra. Biegusem. Tak jest. Dobra, tutaj jeszcze jakieś oddziały przeciwnika są, ale... A jest. Grenadierzy gwardii. O, pod stałym ostrzałem. Dobra. Przeciwnik oberwał i to bardzo mocno. Bardzo krwawo się z nimi tutaj rozprawiliśmy. No, zajęczyć jeszcze ostrzelamy tych uciekających gości. Rozciągnijmy się teraz tak. Naprzód! Naprzód, naprzód, naprzód. Nie ma chwili do stracenia. Ale te czerwone mundury świetnie wyglądają. Co my tu mamy? No, paklejki. Niestety, jeśli są przygotowani do transportu, nic im za bardzo nie zrobimy. No, rozłóżcie się. Podejdźmy jeszcze. A co? Naprzód! Ruszać. A, otwarły ogień. Cholerstwo. Dragoni. Dobrze jest. Dobra. Zacznijmy ich tutaj powoli miażdżyć na flankach. Przynajmniej te jedne. O, karabinki już zostały uciszone. No i właśnie o to nam chodziło. Dobra. Teraz tak, wy tu. Naprzód, panowie. Naprzód, panowie. Zgnieść przeciwnika. Zadać im jak największe straty. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Świetnie. Padają jak muchy. Sprzeładowywać. Z naszą wspaniałą broń. Dobra, podejdź sobie tutaj. Zacząć blokować ich. Te wycofujące się oddziały. O, ci już spanikowali, wycofują się. Bez wątpienia armia hiszpańska została zniszczona. Bardzo ładnie. A jest, łupać. We wrogów ojczyzny. Bardzo ładnie. Ktoś jeszcze tu został? Chyba nie. Chyba ładnie wszystko tutaj wyczyściliśmy.
Dobrze, zakończył bitwę, heroiczne zwycięstwo. O to właśnie nam chodziło. Bardzo ładnie. Świetna bitwa. No, zobaczymy. No, straciłem 453 ludzi, przeciwnik stracił 1712. Więc ogromne straty po stronie wroga. Tu, uzupełnić straty, to rozbudować. To, naprawić, to rozbudować. To, naprawić, dobra. To już mamy nasze. Teraz tak, to nasza armia. Kierować się na Caracas, czym prędzej. Na Andaluzję. Okej, tu nasze wojska wylądowały. Dobra. No i teraz, słuchajcie, uderzamy tutaj. Nowy Meksyk, słuchajcie. Rozpocząć uderzenie. Tutaj są głównie oddziały indiańskie, nawet nie wiem, czy jest sens wprowadzić taką maleńką bitewkę. Przy użyciu naszych doborowych oddziałów. Tam automatycznie, bardzo ładnie sklepaliśmy przeciwnika bez problemów. To tutaj zająć. Tu uzupełnić straty, rozbudować. Dobrze. Dobrze, dobrze, to jest katolickie. Oczywiście Hiszpania jest państwem katolickim. Co oczywiście ułatwi nam sprawy zarządzania podbitymi terenami. Słuchajcie, oni tutaj ostatnio jakąś flotę gromadzili, nie? A nie, ona chyba do Europy popłynęła. Więc dobra, jeśli chodzi o Nowy Świat, to by było chyba tyle. Teraz tak, przenieśmy się do Europy. Hiszpanom została jedna prowincja w Nowym Świecie. My się możemy kierować na Algier. Tak jest. No, tutaj mamy do czynienia ze sporymi siłami. Sporymi siłami hiszpańskimi, które trzeba będzie zniszczyć. Dobrze, moi drodzy, ruszajmy do szturmu, a my widzimy się już za chwileczkę w bitwie. A więc, do zobaczenia.